Cześć wszystkim, dzisiaj pokażę Wam, jak pracować na tym urządzeniu. Urządzenie to zwane sleep bag. O tym, jak to zrobić, możecie obejrzeć sobie w innym filmie, a dzisiaj przejdziemy do tematu, jak na nim pracować. Jest to moja stała sekwencja i teraz pomału pokażę, jak to wykonać. Bierzemy piłeczkę, wrzucamy ją przed siebie i dajemy, w momencie, kiedy ją wrzucamy przed siebie, ręce wracają do gardy i dajemy czas na to, żeby ona wróciła. W momencie, kiedy ona wraca, wykonujemy którąś z kiwek. Obojętnie, możemy wykonać kiwkę do prawo, lewo, na dół. Jeżeli idziemy na dół, pamiętamy, że idziemy nogami do dół, tak byśmy robili półprzysiad, a nie pochylamy się na kręgosłupie. Czyli pierwszy ruch wygląda w ten sposób. Hop, ręce wracają i jak zauważyliście, idziemy którąś z kiwek. Po kiwce uderzamy pojedynczy cios. Jeżeli idziemy w prawą stronę, zaczynamy od prawej ręki. Albo prawy prosty, prawy sierp, prawy hak, cokolwiek. Jeżeli idziemy na lewo, zaczynamy od strony lewej, czyli unik, cios. Druga strona, unik, cios. W ten sposób. I teraz, po zadanym ciosie, piłeczka, no powiedzmy, znajduje się za nami. Czyli jeżeli się nie ruszymy, trafi ona na nas w głowę. Dlatego w momencie, kiedy ręka wraca do brody, wykonujemy kolejny unik i w tym momencie piłeczka przelatuje. Czyli początkowa faza, unik, cios, unik. W ten sposób, unik, cios, unik. Jeszcze raz. Unik, cios, unik. Unik, cios, unik. Unik, cios, unik. Jeżeli już zatrybiliśmy tą robotę, dodajemy kolejny element, czyli piłeczka wrzuciliśmy, wraca. Wykonujemy unik, wbijamy cios, bo piłeczka wraca nam od strony tylnej, wraca łapka, wykonujemy unik, piłeczka nam ucieka. I teraz w momencie, kiedy wykonaliśmy po jedynce cios, wykonaliśmy unik i ona ucieka, mamy czas na to, żeby zadać jakąś serię. Serię możemy zadać od dwóch do powiedzmy czterech ciosów, czyli wykonaliśmy cios, unik, piłeczka leci i teraz wykonujemy powiedzmy 3 uderzenia. Raz, dwa, trzy. Tak? Tylko teraz wykonaliśmy szybką kombinację 3 ciosów. Piłeczka już się zbliża bardzo blisko, czyli musimy wykonać po raz kolejny unik. I pamiętamy, jeżeli powiedzmy skończyliśmy prawym prostym, idziemy na prawą stronę. Jeżeli skończyliśmy lewą ręką, idziemy na stronę lewą. I teraz cała sekwencja. Unik, cios, unik, 3 ciosy, unik, cios. I teraz, po zadanej trójce, biliśmy raz, dwa, trzy. Wykonaliśmy unik, mamy bardzo mało czasu, ponieważ piłeczka już się znajduje tuż za nami, dlatego w momencie, kiedy zrobiliśmy unik po powiedzmy 3 ciosach, wykonujemy jeden cios, po którym znów musimy wykonać unik, ponieważ piłeczka zaraz odbije nam do tyłu. I tak powtarzamy tą sekwencję, czyli zaczynamy od uniku, czyli zaczynamy od unik, cios, unik, raz, dwa, trzy, unik, cios, unik. I tak w ten sposób nastawimy sobie powiedzmy czas na 5 minut i w ten sposób tak się bawimy. Pokażę może, jak to po prostu będzie wyglądało. Spróbujcie, dajcie znać, jak Wam wychodzi. Mam nadzieję, że filmik okaże się pomocny.